nas czytać jako banalny obrazek, ale również jaka była, tu podam, intencja napisania tekstu. A poza tym już nic, naprawdę nic. A jest to nowy cykl, który otwieram. Zdarzenia, kreska zdarzenia codziennie. M opowiada, a ja zapisuję. Czyli ja już jestem oderwany od rzeczywistości, tylko to, co mi opowiedzą, to często. Ale to jest opowiadanie, które nie zostało opowiedziane przez M, która jest narratorką. Już z daleka widziałam, że coś tam się stało. Na trawniku co najmniej kilkanaście osób, a przechodzący zatrzymywali się na chodniku albo podchodzili bliżej. Więc nie mogłam i ja się nie zatrzymać, popatrzeć, zapytać tajemniczym głosem, co się stało. Na trawniku leżało na brzuchu trzech chłopaków z rękami związanymi paskiem od tyłu. Pilnowali ich znani mi z widzenia dwaj emeryci wojskowi. Obok siedział z zakrwawioną twarzą starszy, wychudzony mężczyzna z czarną brodą. Tak, śmierdzący i przestraszony. Tu chyba gdzieś w pobliżu miał swoją melinę. Od kilku lat widywałam go nieraz. W lecie czasem spał na ławce, niekiedy prosił grzecznie o 2 złote, na bułkę dodawał. Zawsze widywałam go pomiędzy blokami samego. Mówiono, że to samotny wilk, wilk miejski. Mówiono też, że kilka razy policja zawoziła go w zimie do schroniska dla bezdomnych. Ale zawsze stamtąd uciekał, wiadomo, tam nie wolno nawet piwa wypić. Co się stało, pani kochana? Zatrzymali pedofila, częstował go się dropsami. To też pani mówi, to ona chciała mu dać polizać papierek po czekoladce, a on się obraził i powiedział, że jest pierdolnięta. Główno prawda, pobili Jasia, skopali buciorami. Chcieli mu zabrać dolary. Jakie dolary? Euro, moja pani, euro. Po co się bronił? Przecież to przecież pijane osiłki. Oko by mu wybili. Gówniarze. Biały dzień. To nasi komandosi ich powalili. Teraz jęczą, że im ręce za mocno ścisnęli. To są dialogi ciągle wypowiedzi. Poskarżą się prokuratorowi. A niech się skarżą. Zgłoszę się na świadka. To on ich zaczepił, chciał pieniędzy na wódkę. Mnie też kiedyś napastował, dała mu 50 groszy. Takich to bym wysyłał do obozu. Kogo? No tych włóczęgów i pijaków. Pracować im się nie chce. A może on chory? Ja też chora, a muszę zapieprzać od 6. Słucham, słucham i w głowie mi się kręci. Po co tu stoję? Inni stoją. To i ja. Stoimy i czekamy na policję i pogotowie. Jak to mówią niektórzy, mam czas, postoję, hemeroidów się nie boję, a tu nagle krzyk, gdzie torba? Torba leżała obok, ot. Czarna torba, zapewne ze świńskiej skóry, podobna do torby listonosza, tylko nieco mniejsza i bardziej zużyta. Zaraz sprawdzimy, gdzie te dolary. Major, tak kiedyś tytułował go jeden z sąsiadów naszego bloku, powoli wyjmował i pokazywał wszystkim. Oto koszula flanelowa, oto rękawiczki wełniane, oto aluminiowy niezbędnik harcerski, nóż, widelec i łyżka. Oto portmonetka, a w niej kilka monet groszowych, 2 centy amerykańskie i 2 brudne papierki z wizerunkiem księcia Mieszka. Oto skarpetki granatowe, oto 0,5-litrowa butelka wody mineralnej Staropolanka. Oto 0,5 bochenka chleba w woreczku foliowym, oto 2 zielone jabłka, oto scyzory z korkociągiem,
Oto dwie zmięte papierowe chusteczki do nosa, a poza tym już nic, naprawdę nic. Podniósł torbę nad głowę, potrząsnął dwa razy, by wszyscy gapowicze zobaczyli, że naprawdę pusta. Karetka pogotowia wciąż nie przyjeżdżała. Policjanci również nie dojechali, mimo zapowiedzi, zaraz tam będziemy. Niektórzy odchodzili, bo na co tu jeszcze czekać? Poszkodowany siedział spokojnie na trawniku. Sprawcy rozboju ujęci. To obywatelskie zatrzymanie, powiedział starszy mężczyzna, trzymający stopę na pośladku jednego z leżących na brzuchu. Więc i ja poszłam do domu, zwłaszcza, że w plastikowej torbie niosłam z instytutowego baru chłodnik litewski frytki roladę wołową i trzy brzoskwinie kupione w kiosku w pobliżu. Tak, zupa nie wystygnie, ale drugie danie zapewne już zimne. I tu teraz jesteśmy w gronie wąskim, wyjaśnię, co było inspiracją tego powiadania i jaki jest tytuł, a poza tym już nic, naprawdę nic. To tak samo jak wspomniałem o tym opowiadaniu drukowanym poprzednio w Pomostach, Nie poprawiaj Pana Boga, to wspomnę o takiej historii, która mi się wydarzyła w tym roku. W kwietniu, w miesięczniku Twórczość, moja edycja Przecinka stała się książką miesiąca. W maju opublikowano na trzeciej stronie okładki mój list nawiązujący do tego listu, natomiast w czerwcu ukazała się recenzja o tysiącu pierdołek, recenzja mierząca z góry na dół, autorka, zresztą profesorka Uniwersytetu Olsztyńskiego, z góry na dół, i tam w podsumowaniu było, tam wymieniła kilka opowiadań, niektóre kilka jej się podobało, ale że to coś tam, jedno zdanie, a poza tym już nic, naprawdę nic. Napisała. I tu jest odpowiedź, prawda, no, co ja będę z autorką. Autorka ma prawo pisać, co uważa w twórczości, nawet jeżeli w takiej konstelacji, takiej historii, że w kwietniu, prawda, książka miesiąca, w maju mój list, też bardzo szybko pisany w kwietniu na okładce, raczej tam rzadko się drukuje na okładce. A tu w czerwcu taka recenzja na dwie strony, co prawda, ale pod wniosek. Puenta była taka, a naprawdę już nic, naprawdę nic. Myślę, że co ja z tym zrobię? Napiszę opowiadanie. I to właśnie napisałem opowiadanie, właśnie przywołałem sobie taką historyjkę, którą można odczytać bardzo jednoznacznie, a zarazem to jest historyjka tragiczna, bo takie rzeczy, jak wiadomo, się ciągle zdarzają. Bezdomni są bici, podpalani, mordowani nawet, wyśmiewani. Nie puszczanie klatki schodowej, no rzeczywiście, no z drugiej strony no, nawet schroniska są, nie chcą, bo nie można pić i tak dalej. Sytuacja jest dramatyczna, ale tu dla pisarza to jest tylko pretekst. Pretekst, żeby napisać te dwa zdania, które jest polemiką z panią profesor. To na razie tyle.